Cześć. Nintendo Switch z pewnością nie należy do tytanów technologicznych i dość znacząco odstaje od swojej konkurencji. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki swoim hybrydowym właściwościom zdobył on rzesze fanów. Graczy, którzy niekoniecznie oczekują od gier olśniewającej grafiki. Na szczęście, fakt ten nie odstrasza twórców przenoszących tytuły bardziej złożone, które w teorii nie miałyby szansy pójść na takim hardwareze. I właśnie jeden z takich niemożliwych portów miał niedawno swoją premierę. Przyjrzyjmy się technicznej warstwie World War Z w 6 odcinku serii. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Saber Interactive zapracował sobie na uwielbienie switchowej braci, dostarczając bardzo udane porty dużych gier. Jak choćby naszego rodzimego Wiedźmina 3, czy ostatnio Crysis Remastered Trilogy. Aż dziw bierze, że dopiero teraz deweloperzy zdecydowali się wypuścić swoją własną produkcję na przenośniaka Nintendo. No, ale oto jest i ona, czteroosobowa strzelanka kooperacyjna, w której grając online zmierzymy się z setkami zombie przelewających się jednocześnie przez ekran. Czyli coś, czego na Switchu bardzo brakuje. Jak prezentuje się finalna wersja gry? Tutaj małe wyjaśnienie. Dla lepszego zobrazowania cięć w oprawie posłużę się porównaniem z grą odpaloną na Xbox Series S. Takie zestawienie obecnie najsłabszej konsoli z najmniej wydajnym next genem wydaje mi się wystarczająco sprawiedliwe. No to jedziemy z wyliczanką. W niedawnym wywiadzie udzielonym przez jednego z deweloperów portalowi Nintendo Everything pada informacja, że port World War Z był jak dotąd najbardziej ambitnym projektem studia. Za główną tego przyczyną stała chęć zapewnienia stabilnej i jakościowej rozgrywki przy zachowaniu wszystkich elementów gameplayu charakterystycznych dla tego tytułu. Wiedzieć musicie, że gra napędzana jest przez autorski silnik Swarm Engine, którego już sama nazwa zdradza główną atrakcję, za jaką odpowiada. Mowa tutaj o niezliczonych hordach nieumarłych, które pojawiają się w jednej chwili na ekranie. Jak nie trudno się domyślić, właśnie ten konkretny aspekt stanowił największe wyzwanie podczas przenoszenia gry na mobilną platformę. Osiągnięto ten cel, wprowadzając szereg cięć w oprawie. Mocno zredukowana rozdzielczość, w switchowym porcie celuje ona w 720p, jednak nie jest to natywna wartość. Z uwagi na ograniczenia sprzętu, koniecznym okazało się wykorzystanie kilku sprytnych sztuczek, jak choćby skalowana dynamiczna rozdzielczość oraz temporal anti-aliasing, po naszemu czasowe wygładzanie krawędzi. Efekt tego widzicie właśnie na ekranie. Pomimo zastosowania czasowego wygładzania krawędzi, ząbki na nich są zdecydowanie bardziej widoczne. Ma to jednak bezpośredni związek z rozdzielczością renderowania. Ilość elementów i detali widocznych na ekranie została znacząco zredukowana. Szczegółowość tekstur to kolejny przykład uproszczeń. Efekty świetlne, pomimo że już nawet na konsolach stacjonarnych nie były jakoś bardzo imponujące, tutaj także zostały stonowane. To samo tyczy się cieni. Wydaje mi się nawet, że wręcz wycięto tutaj ambient occlusion. Lub zredukowane jest do ostatecznego minimum. Jeśli chodzi o cięcie w grafice, które mnie osobiście najbardziej zabolało, to chyba całkowite pozbycie się dynamicznych cieni, które w wersji na dużych konsolach budują świetny klimat. Co ciekawe, odbicia pozostały na bardzo zbliżonym poziomie. Na koniec zostawiłem element, którego redukcja trochę mnie zaskoczyła. Chodzi tutaj o jakość dźwięku. Wydaje się on teraz zupełnie płaski i trochę smuci też fakt, że próżno doszukiwać się tutaj wsparcia dźwięku przestrzennego. Ot, otrzymujemy zwykłe stereo. Posłuchajcie sami. Stay sharp, we got a creeper. This ain't your floor. Shit! A teraz wersja z Xbox Series S.
czas przyjrzeć się wydajności. Jak wspomniałem na początku, aspekt ten był priorytetem podczas prac deweloperskich i dbałość o to widać wyraźnie. Podczas zwykłej rozgrywki animacja dość sztywno trzyma się progu 30 fpsów, z lekkimi tylko zadyszkami, na przykład przy przechodzeniu między scenami lub przy zwiększonej ilości zombiaków. Poważniejsze spadki zdarzają się niestety zawsze, kiedy dochodzi do konfrontacji z całą hordą. Setki nieumarłych zalewających ekran wymagają dużych zasobów obliczeniowych i tutaj daje o sobie znać skalowanie rozdzielczości. Zwróćcie uwagę, jak zmienia się wygląd zombiaków w miarę przybliżenia obiektu do kierowanej przez nas postaci. Cóż, jak widać, nawet takie sztuczki nie są w stanie zagwarantować utrzymania stałego klatkarzu. W bezpośrednim porównaniu z Xboxem wypada to następująco. Zwykła eksploracja, kiedy na ekranie nie widać wielu przeciwników, prezentuje stabilny framerate w obu przypadkach. Sytuacja zagęszcza się w momencie dotarcia do liczniejszej grupy zgnilców. Wtedy spadki rzędu kilku klatek zdarzają się na obu platformach. Cieszyć powinien fakt, że są to raczej wartości mieszczące się w przedziale 10 fpsów, co sprawia, że dość trudno czasami je wychwycić. Bezpośrednie zestawienie obu konsol pokazuje też przewagę mocniejszej platformy w przypadku walki z hordą. Tutaj właśnie najbardziej widać bolesną różnicę. I tak oto prezentuje się warstwa techniczna switchowej wersji World War Z. Kolejnego tytułu, który dowodzi, że mała konsolka Nintendo zdolna jest do naprawdę imponującego wysiłku, zapewniając przy tym, w moim odczuciu, naprawdę akceptowalną jakość wykonania. Na dodatek jest to przedstawiciel gatunku nie będącego szczególnie popularnym na tej platformie, co samo w sobie stanowić może nie lada gratkę dla osób spragnionych kooperacyjnych żniw na umarlakach. Do Waszej rozwagi pozostawiam zatem fakt, czy drobne potknięcia w wydajności i uproszczona grafika stanowią realną przeszkodę w zapoznaniu się z World War Z. Dzięki serdeczne za obejrzenie materiału aż do tego momentu. W tym miejscu chciałbym Was zachęcić do pozostawienia po sobie śladu w postaci lajka, komentarza i subskrypcji, a także do śledzenia następnego odcinka, w którym przyjrzymy się wszystkim konsolowym wersjom tytułu, na który myślę czeka bardzo wielu. Cześć i do następnego. Would you look at that? Hell of a world. Who's up for saving it? Do zwiedzania.